Agnieszka Radwańska w trzeciej rundzie Australian Open zmierzy się z brytyjską rywalką. Ze mną Kuba Ciasno, dziennikarz, ekspert tenisowy Gazety Wyborczej Sport.pl. Powiedz, nie musimy się bać tej Brytyjki, to nie jest jakiś Andy Murray w spódnicy. No nie, nie, nie. Jakby Brytyjczycy mają tylko jednego Andy'ego Murraya. Myślę, że tak jak inne faworytki w tym turnieju, Agnieszka powinna ten mecz dosyć gładko wygrać, tak mi się wydaje. Heather Watson to nie gra jakiegoś strasznie skomplikowanego tenisa. To są jakieś takie mocne, w miarę regularne uderzenia bite gdzieś tam z linii końcowej, bez jakichś specjalnych fajerwerków. Agnieszka wygrała z nią łatwo na Wimbledonie. Te takie brytyjskie tenisistki zawsze czują ogromną presję, bo jeździ za nimi wszędzie tłum dziennikarzy i każdy najmniejszy sukcesik urasta tam do rangi jakiegoś nie wiadomo jak wielkiego sukcesu, więc one są, te brytyjskie tenisistki są takie rozpieszczone z jednej strony, no a z drugiej strony takie bardzo też jakby niepewne siebie i ja myślę, że Agnieszka, która prezentuje równy poziom i nie miewa wpadek i ten swój tenis ma bardzo różnorodny, powinna sobie spokojnie w tym meczu poradzić, aczkolwiek jeżeli jakąś taką małą wątpliwość mogę tutaj poddać, to oglądając ten mecz poprzedniej rundy z Rumunką Begu, zauważyłem, że jednak Agnieszka jakby próbuje go wygrać tym takim sposobem, swoim takim starym, tradycyjnym sposobem, czyli po prostu przebijam i czekam na błędy. Mam nadzieję, że jak trafi się taki mecz z tenisistką, która będzie się mało mylić, która będzie regularna, mam nadzieję, że to nie będzie mecz z Watson, to Agnieszka jednak nie będzie czekać na błędy, tylko zagra ten taki swój tenis, ten taki swój plan B, czyli zacznie coś dokładać, jakieś winery, zacznie coś kreować na korcie i że jakby nie zapomni się w tym, że jednak jest już trochę inną tenisistką niż tylko tenisistką taką defensywną, która czeka. I myślę, że taki test jeszcze nie w tej rundzie ją czeka, ale gdzieś tam kiedyś może pojawić się mecz, którym trzeba będzie dołożyć coś od siebie i trochę zaatakować po prostu.